złapać debile. Tę głową. Siemanko widzowie, witamy was w kolejnym odcinku Bungie. Jest godzina 7:30 i dziś razem z całą ekipą wpadliśmy na wspaniały pomysł, aby nagrać przewspaniały odcinek, gdzie spędzimy cały dzień w dmuchanych kulach i będziemy wykonywać różne bardzo fajne challenge. Z tego co Patryk zweryfikował, jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj stopni zapowiadane jest 35, także jest lampa jak skrytyn, ale widzowie, czego się nie robi dla was. Także przypominam na samym starcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji tego kanału, ponieważ special na milion zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo możemy wam powiedzieć, że będziemy nagrywać. Jest z nami oczywiście wspaniała ekipa, jest Łukasz. I załatwił dwie dmuchane, bardzo wytrzymałe kule. No i co? Przechodzimy zaraz do pompowania i wyruszamy na piękną przygodę. Że jestem mokry stojąc tu, a co dopiero w tym plastiku. Będzie dobrze, ty się nie martw, ty się nie martw. Pierwszy challenge, Patryk będzie dmuchał sam ustami kule, aż nie pękną mu płuca. Także widzowie, widzimy się w drugiej części tego odcinka, bo będę ją dmuchał godzinę. Widzowie, malutki przerywnik na bardzo, ale to bardzo ważną informację. A jest nią? A jest nią to, widzowie, że już od 23 do 26 sierpnia odbędzie się SBM Festival, gdzie zagramy wspólnie z SB Mafią nasz wspólny kawałek, ale nie tylko, bo będziecie mogli nas tam spotkać, pogadać, przybić piątkę, czy zrobić sobie z nami zdjęcie. Także bardzo ważna informacja. W opisie tego filmu znajduje się link, dzięki któremu możecie zakupić bilety. My gramy w sobotę. Z naszego reflinka. My gramy w sobotę i mam nadzieję, że się z wami widzimy. Jest dużo czasu, ale jak ja pomyślę, że mam wyjść na scenę pierwszy raz w życiu i ma być 40 albo 50 tysięcy osób, to jest... No będzie to ciekawe, myślę, i niezapomniane przeżycie. Więc zobaczcie to na żywo. Zapraszamy was, bądźcie tam na żywo i jak to mówią raperzy, widzimy się pod sceną, elo! Ja powiem tak, szczerze. Byłem kiedyś w grawitacji, Jump Arena to się nazywa, czy coś? I tam były takie kule. No nie zmieściłem się. Ale to są XXL-ki. Nie, serio nie zmieściłem się, ale nie mogłem wejść barkami po prostu, nie? Na moją? Nie, dobra. Ricky! W świeciu wyjdę i cię was nokautuję za chwilę. Ja mu jebie za pół godziny, jak mi się przypomni. Czyści się do tego. Nie ma opcji, to musi być specjalny gmin. Tego nie zrobię. Dobra, ale to jest najgłupszy pomysł. Chciałbym być w tej kuli, nie? Serio, jest taka przyjemna, jest taka wygodna. Chodzisz. Jak ty tutaj szelki k***a założyłeś? O, Dawid ma. No dobra, ty jest debil, nie? No, mam to wszystko. Spróbuj obalić i wstać. O! Przecież ty giry złapiesz. Giry będzie miał połamać. Ale to nie działa coś. Nie jestem zbyt pocieszony, zwłaszcza z tym, że od ostatniego odcinka z rugby borykał się z bardzo dużym problemem kolana. Widzowie, troszkę jesteśmy zmęczeni, bo o 5 rano wróciliśmy z podróży, a od 7 już kręcimy, a już jest 15. Jak mi jest gorąco. Jak mi przetransportujemy gdziekolwiek? Chyba, że ktoś podjedzie za nas dwa autobusa. No chwyć się za te rączki. Nie mogę, no jak? No tu za rączki się. Ale jak to mam tak trzymać? No. Ja jestem przerażony tym uciekiem. Tu. Czekaj, nie p***aj we mnie, kurwa! Mówię, nie p***aj, bo mnie kolano! Kurwa, boję, ja się boję. No do tyłu, no usiądź sobie. No jakbyś się położył, a nie skakał. O. Wow, brawo! Boli d***a ogólnie. O. Dobra. Nie no, nie, nie jest źle. Jest git. Dobra, dzień szybko minie, idziemy. Zakaz jest ściągania kul, idziemy. A no nie przejdziecie. No chatą też nie przejdziemy. Dobra, widzowie. Garnęliśmy to, po prostu wyjedziemy łódką i jakoś wyjdą. Ale Wronek wyraził chęci, żeby założyć kulę. Panowie, ale to ma być jebnięcie, tak? Gotowy? Podchodź! Patrzli! Chyba normalnie panią wyjebnę. Panowie, piękny dzień przed nami. Pospacerujemy. Dobra, zawracamy. Dobrze jest! Nie, Patryk. Mamy też pewien pomysł, żeby przedostawać ich na pace busa, więc to za tym. No nie!
no, chwileczkę. No, się, ponieważ zaznał ciężkich obrażeń już na samym ogródku, a przed nami cały dzień. No kurwa, nie rozpychaj się tak stały. Chodnik jest kurwa dla ciebie. Jakbym chłopie jakąś wagę kurwa robił i trener by sobie myślił jakąś nową taktykę kurwa na zwijanie wagi, jestem cały mokry. Mam nadwagę, a dołożenie mi jeszcze paru kilo, to nie jest dobre. Ej, nie myślimy, tam idziemy kurwa. Buta? Wąsie po tuszole. Dawaj! Co, no możesz tak być. No możesz tak być. No jak, na busa czekamy. Ty nie. Ja. Wróć się po nas. Porwali nas, ratunku! Trzymaj, trzymaj go, Bronek. Roluj go. Weź się, idźcie się nad grubym Poznań, taj się. Ale ej, chłopie, on nie podnosi, chłopie! Coś tam się ćwiczyło, nie? Ale do ogi nie wstał. Nie! Na drogę! Możemy cię sturlać z górki. Z górki na Cytadelę pójdziemy się. O, z górki cię sturlamy, ale nie tu, bo tu jest droga. Z prawej. Ale udusiłeś go, Patryk. Dawaj, k***bo! Dawaj! Coś mi się stało. No turlaliśmy go i k***ba drogę, ja to go pukło. Strzyłeś mnie za k***. Dawaj, patrzcie teraz do k***. Zajebista. A ty chcesz, żebym jebał się kolanem w to i se roz... kolano, czy co? A, to nie a jak chcesz jeździć inaczej, jak nigdzie się nie mieścisz? Nigdzie, żeby na kole było drewnem zabudowane. Mamy piłkę w domu? Albo gdzieś? Nie możemy kupić piłkę, albo gdzieś jakimś się, że będą piłkę? Na boisku? Na pewno będą. A to jedziemy, to jedziemy stąd na boisku. Na boisku. Ja nie mam już siły w domu. Jest jej, akurat ta sama tasza. No nic, jak widzicie, jesteśmy w prywatnym terenie. Prywatny teren. Ale trzeba jakoś ich przetransportować, tak? Witajcie! Dziś będziemy wywoływać duchy! Genie! Give me a sign! Box! Stop! Patrzysz, co jest? Duch, który nas odwiedził! Ginoldzie! Chodź to przebijowie. Dobra, poruszamy się po drodze prywatnej. Kurz teraz tą prywatną drogą, a prywatne boisko. Na prywatne boisko. Mam tutaj obok kortu tenisowego, mam też boisko do piłki nożnej. No i to podejrzemy sobie właśnie. Energylandia, widzowie, to czekaliście się. K***a, debilo! No, odbiega to! Debilo! To już Olmarondo na własnej działce. Dobra, to z debil, to jest, ty jesteś debile! Ci nie żyjesz? Tak, ale to koniec! To koniec! Później... Słabo mi, ej, słabo mi, zemleje. Otwórz drzwi na chwilę. To pękła kula? Nie. Ole, tu jest sauna, ja... Ole. Jak jest? Ważne, k***a, na kochy. Dalej, dalej. O, ale go skanował. Panowie, zapraszam na pierwszą konkurencję. Kucniecie? Oni kucni niżej, k***a. Niżej, 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 niżej. Ze mnie całe życie ta kula wyssała. Całe moje życie się znajduje w tej kuli obecnie. Dobra, więc pierwszą konkurencją jest 1-1 w piłkę. Oczywiście w kulach. Mam nadzieję, że zobaczymy mnóstwo fauli. Może jakieś ciężkie nawet. Zapraszam. Macie bramki. I co? No wiecie, jakie są zasady piłki, nie? Cofnijcie się trochę i kto pierwszy do piłki dobiegnie. Ale boją się. Wow. Wow. Ale suchar, co to jest? Dobra, no nie jest śmieszne, nie? Chyba będzie gol, co? Oh. Gol! Jeden tagłę kotką, prawo mi się kolano wygięło. Sędzia piłka, na stanowiska zawodniczą. No to niech on zaczyna, jak stracił. Chodź, tego dobrze. 2-0. 2-0. Wbiję mu z całej petardy. Ja nawet nie biegę po piłkę. No gol jest jeszcze do okazji. Ej, obronił, obronił. Dawaj, dzieciaki. Nie mogę kopać. Nie wiesz? Dobra, chyba jest.
Ajajaj. Nie było, nie było. Widzowie, bardzo bym chciał to zrobić, ale mam serio rozpękniętą kotkę w kolanie i od czasów odcinka z rugby ciężko się nawet trenuję. Kopnięcie z piętki piłki mnie boli, więc żeby było widowisko, wybieram mojego zawodnika. Lekko zdziwiony ziomek. Co? No zakładaj, no on nie może. Co z nim będzie? Rozjadę go, także. Jaki jest wynik aktualnie, sędzia? 2-0. Co? Nie idzie tak. Ty przegrywasz, więc podziękuj zmiennikowi. Strzał zawodnikiem za 2 punkty. 4-0. Nie, dobra, to jest tego. Bez faulu, bez faulu! Środek! Chyba wyjął mi kolano ze stawu! Debiluj! Graj! Ale trafiłem! Jest tak, gol, no. Jest gol, jedziemy dalej! Pod bramki! Jak piłka dotknie ziemi, to pełna wiksa! 3, 4! Tyle! Tak żyj. Piątek, jest tak gorąco. Jest strasznie, tyle! Dobra, a więc z racji tego, że Bandura miał zamianę i miał chwilę na odetknięcie bez kuli, no to Ginodowi też przysługuje to prawo. Także chwileczka odpoczynku, bo naprawdę to jest bardzo duszno. I lecimy z kolejnymi konkurencjami. Dobra, więc widzowie, druga konkurencja to no najpierw zrobimy odbicie, tak? Czyli taki crash test między nimi. A idziemy pod górkę, dlaczego? No bo kolejna konkurencja będzie związana z tym. Zobaczymy, kto dalej się stoczy. Razem z Ginim idę tak! Razem z Ginim idę tak! Kula męczy mnie, o o! Kula męczy mnie, o o! Plecy bolą i kolano! Plecy bolą i kolano! I nie wstanę jutro rano! I nie wstanę jutro rano! Tu jest fajna górka. Ta górka mi się podoba. Tu jest fajnie, chodźcie. I tutaj w dół i ten wyskok. I kto przeleci? Ta tabela by była ładniejsza. Nie, no. Dobra, widzowie, zmieniliśmy miejscówkę. Dlaczego? Ponieważ tam było dużo chęchów, jakichś tam tych kamieni, patyków. Kogo? Chęchów. No chęchy, patyki. Widzowie, zmieniliśmy miejscówkę, bo było tam bardzo dużo chęchów. Tam były chęchy, no se, a ja chęchy były, o. Naturalne, kurma! Dobra, zamknąć ry, koniec! I zmieniliśmy miejscówkę i strój. I generalnie, pierwsza kategoria polega na tym, że będziemy sprawdzać, który z osobników się dalej potoczy. Ja obstawiam Bandurę, no bo większa masa, czyli pęd, tak? No, i co? Zaczynamy stąd, panowie chowają giry i fikołek do przodu. Ale w***wie baniakiem! Ja nie wiem, czy Bandura będzie stanie tak... Skurcz mam! No, tak więc pierwszy zawodnik zaraz będzie startował. Nie, no jak... Baniu, ja wam mówię od razu, że on tak się rozpędzi, że jest po drugiej stronie chodnika. Wszystko jest oczywiście w warunkach kontrolowanych. To się skończy tragedią ogólnie. Dawajcie zaj, no 3, 2, 1. To łapko, żeby na powoli poszedł. Czy wy jesteście p***ani? Czy wy jesteście p***ani? Dziękuję, po prostu zgubiłeś. Czy wy jesteście pojebani? Ej, tu w pewnym momencie myślałem, że normalnie jak z***ałem głową, czułem, że już przelatuję i że jak jeszcze raz walnę, to mi się... Dobrze było! Wiesz, że umiem zrobić dużo, ale to jest przeb***one. To ja tego nie robię. Nie no, żeby... Nie no, ja nie mam zamiaru karku se skręcić, jakiś jeb***cinek. Nic ci nie będzie. Nie, jest git. Jest git. Jakby to ci wszystko amortyzuje, to ci się nic nie stanie, tylko masz naprawdę takie wrażenie, jakbyś miał zaraz wypaść z tego po prostu. Ale cię ze mnie zamortyzowało mi wszystko, nic mnie nie boli. Nic cię nie boli? Nie. No, no to ładuj się. Tyłem bani, jakżem zapierdolił. Ja myślałem, że złamałeś nogi, ty jak ci powiedziałem. Ej, nogi mi wypadły, ja poczułem. Ej, ale złapiecie mnie? Tak! A nie wypadły ci nogi, gdzie skręcę? Nie! A ile razy to robię?
zrobiłeś? Raz! Ale zrobiłem! To było po schizo. Zamknij mordę, debilu, bo ja tego nie zrobię! Schiza jest. Dawaj. Nie, no ja, tak, ja będę przysięgał na torcie. Nie. Proszę cię, bo to beta za pierwszy razem zaraz się nie dzieje. Dalej. Ty. Ale jak ja zjadę, to ty też. No muszę, no, że odcinek się kręci, nie? Ej, dobra, bo gruby się osrał. Jak kurwa? Ja ostatni. Dobra. Nie, no ja jestem p***ą, serio, widzowie, serio, widzowie, ja jestem p***ą. Bronek, był taki moment, że poczułem, że mi wypadły nogi i mówię, jak za dole zaraz. Jak po prostu, że będę, wiesz, jakby będę głową do ziemi i nagle ja czułem, że mam nogi luźno i mówię, jak ja teraz będę leciał na nogi. Ej, dobra, bo on leci. Jest takie wrażenie, że jak się przechylasz głową i czujesz, że zaraz będziesz spadał na nogi, to że będziesz połamany. Dawaj, teraz ty. Patryk, trzymaj się. Patryk, trzymaj się, ale. Nie mogę wejść do środka. A może jego zrobimy na dwie kule? A to będzie wałek, a nie kula. Nie. Dobra, patrz, a ty miałeś nogi schowane całkiem? Nie, wystawałem. Dawaj, zrobimy walca, bo on nie wejdzie. Nie. Gruby nie wejdzie. Wejdę. Ja tylko się boję, żebym nie spadł jakoś na kostki. O, tak jak tobie, ty byłeś tak samo. No. Dobra, to ja. Lepiej głowę mieć schowaną. Ej, łap go! Debile! Widzowie, nie róbcie tego w domu, bo to jest bardzo niebezpieczne i zagraża zdrowiu oraz życiu i trwały uszczerbek na zdrowiu może być. Nic nie bolało? Nie. Trzymasz? Trzymam. O! O! Niech on wychodzi! Stary, ja się boję, że mi kark skręci się. No nic, no Patryk jak zwykle zawodzi widzów. My już jesteśmy dawno po. Mi już się tak naprawdę moja kość nawet wzrosła, złamałem. I minęło 6 miesięcy, widzowie. Tak! Idealnie. Dobrze jest, dobrze! Chwyć GoPro, ma. Nie. Ma. Dobra. 3, 2, 1, bandzi! Musimy złapać, debile. Głową. Ja też z***ałem ogólnie. Ale rekord. Najdalej. Ja też z***ałem baniakiem. Dobrze, że jest ekipa medyków na miejscu. Tak, medycy. O, już biegną. Okropne. Straszne uczucie. Trzy razy banią. Raz, dwa, trzy. I raz mi się kostka. No, raz skracało kostkę ogólnie, nie? Nigdy tego nie róbcie. W ogóle to jest najgłupszy pomysł, gdyby był kamień. Gdyby był kamień, to byłaby tragedia. Ja zapomniałem, że mam cię łapać. Grałeś, ja to powiedziałem, że masa razy pęd równa się. Nie wiem. No dobrze, widzowie. Przybyliśmy do naszego ostatniego miejsca, w którym konkurencja rzut wrąkiem. Kto dalej? Po dwie próby. Dobrze jest, nie wymyślę. No dobra. No to cieszę się, że znaleźliśmy swojego minimajka. Wronek, w momencie jak on jest blisko, musisz podskakiwać. Ała, k***a. W miejscu się nie ruszasz. W momencie jak zawodnik w ciebie wybiega, podskakujesz do góry, żeby uniknąć jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, tak? No. Jak wylądujesz, to stoisz w miejscu, się nie ruszasz, bo muszę wykonać pomiar. Dobra, zawodnik jest gotowy. Ja powiem tak, ogólnie nie powinniśmy grać papier kamień, bo ty z racji tego już na przeszłość swoją sportową, ty zrobisz lepsze show, więc ja go powinienem teraz lekko tak, wiesz, żeby on myślał, że to i ty na pewno. Deal? Wygrałeś. Ty pokaż papier, a ja pokażę nożyce. Trzy, cztery. Wygrałem. Ja zaczynam. Na mój znak. Trzy, cztery. Jedziesz. Ja. O kurwa. Stój. Dobra, tu jest patyk. Możesz stać, no. Idź. Wy jesteście p***doleni. 6,4 metra! No, dobra, to jest zajebiste. Manekin gotowy? Tak. Zawodnik gotowy? Tak. Biegli! Weź go w głowę kopnął! Chyba go kopnąłem ogólnie. Ile poleciał? Prawie tyle samo praktycznie, bo w to samo miejsce. Za wcześnie bym przeskoczył i poleciał. Zamiast polecieć tak, dobra, to poleciał w górę. Ja jestem amatorem. Dobra, manekin gotowy? No. Manekin gotowy? Zawodnik gotowy? No. Dobra. Tak samo. No nie no, 5,24. 5,24. Patryk, jak za starych czasów, kurwa. Ale kolano mi boli. Motywacja. Dobra. Manekin gotowy? No. Zawodnik gotowy? Tak. Wow! Nie ruszaj się! Chyba straciłem przytomność przez chwilę. No 6,23. Ja się boję wziąć na rozpęd, bo mnie serio boli kolano, nie? I mogę. Ale i tak 6 metrów bardzo ładnie. 6,40 chyba ty miałeś, nie? Coś tam kiedyś w Poznania roku. No, dzień ma zdrowe nóżki, tak. Jak tam manekin się czujesz? Dawaj. Ała! Smaty!
mnie! I tak oto! Widzowie, z racji tego, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, ten odcinek, naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj 100% życia zostawiłem w tej kuli. Ogólnie byliśmy bardzo wykończeni. Teraz jak je zdjęliśmy i porzucaliśmy wronkiem, to nam trochę wróciło. Nie, bo je zdjęliśmy, widzowie, nie róbcie tego w wszelkiej temperaturze, jest to niezdrowe dla mózgu, bo ja miałem wrażenie, że... Ja w ogóle tego nie róbcie, ale miałem wrażenie, że się mózgu kotuje normalnie. Ja myślę, że z racji tego, że było trochę mało tego kontentu, to niech widzowie wymyślą jakąś karę. Tak, z racji tego, że my kończymy teraz, to widzowie czekamy na wasze propozycje, jaką karę możemy wspólnie z Patrykiem i z Tuszolem. A co ja? Z Tuszolem, bo Tuszol tutaj kurwa wykonać. Dziękujemy wam za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku. 3, 2, 1.